Umiłowani w Chrystusie Panu siostry i bracia. Jedną z najbardziej przedziwnych cech naszego Boga jest Jego pokora, Jego czułość, Jego delikatność. Do tego stopnia, że aby zbawić człowieka, nie ucieka się do swojej boskiej mocy, którą przecież z łatwością mógłby okazać w jednym momencie wszystkim ludziom i po prostu zagrozić im. Albo będziecie mnie słuchać, albo pójdziecie do królestwa, które wam przygotowałem, albo bardzo surowo was ukarze. Bóg nawet w zbawieniu działa inaczej. Ucieka się do najbardziej pokornych, cichych, tajemniczych i pełnych nieśmiałości sposobów. Jeden z nich opisany jest dzisiaj w Ewangelii. Tyle razy chcielibyśmy zaspokoić naszą ciekawość i poznać więcej szczegółów z wydarzeń, które miały miejsce pomiędzy Maryją i Józefem przed narodzeniem Jezusa. Tyle midraszy żydowskich i wczesnochrześcijańskich opowiadań wypełnia tę lukę. Ale Ewangelie, które mają największą wartość dla nas, bo są słowem samego Pana Boga, nie mówią dużo na ten temat. Ale jedno mówią. Bóg, żeby zbawić człowieka w swojej wielkiej dobroci i pokorze, potrzebuje Jego samego. Nie chce działać sam, choć z łatwością mógłby to uczynić. I to widać w dzisiejszej Ewangelii. Często ucieka się wręcz do ludzkich środków, żeby wyprowadzić z nich dobro, żeby przekonać do siebie ludzi. Popatrzmy dzisiaj na Maryję i Józefa. To jedyna scena z Ewangelii, która mówi tylko o nich i o tym, co czuli, kiedy dopełniało się na nich zbawienie świata. Najpierw Maryja jest zalękniona. Zresztą taka była od samego początku, kiedy stanął przed nią anioł Gabriel, by poinformować ją, że została wybrana na Matkę Syna Bożego. Anioł, widząc zmieszanie i lęk Maryi, musi powiedzieć nawet: nie bój się, Maryjo, znalazłaś łaskę u Pana. Maryja się lęka. No, każdy z nas pewnie by się mocno lękał, gdyby stanął przed nim posłaniec z nieba. Anioł uspokaja Maryję. Robi to tak skutecznie, że Maryja pełna pokory na samym końcu mówi: Fiat, niech mi się stanie według tego słowa, które wypowiedziałaś. Ale jej lęk pewnie nie minął. I to znów tajemnica działania Bożego. Nawet Matki Najświętszej Pan Bóg nie ochronił, choć nie popełniła żadnej winy, żeby zasłużyć na cierpienie i próbę, przed właśnie próbą, lękiem, niepewnością. Potem dowiemy się, że jej serce przeniknęły miecze boleści, które jednak Kościół Święty odnosi dopiero do czasu, kiedy Jezus zaczyna właśnie nauczać, a jeszcze wcześniej do tego czasu, kiedy Matka Najświętsza z Józefem lękliwie szukają miejsca, a potem uciekają na narodziny Jezusa, a potem uciekają do Egiptu. Pewnie jeden z tych mieczy
przebił przeczyste serce Maryi już w tej właśnie scenie, kiedy odszedł anioł, a ona zaczęła się zastanawiać, jak to wszystko przyjmie jej umiłowany, narzeczony Józef. Bo przecież była już narzeczoną Józefa, kiedy przyszedł do niej anioł. Czy miała motywy do obawy? Na pewno. A o tym powiadamia nas święty Józef, który jest określany bardzo wyraźnie przez świętego Mateusza jako święty. Sprawiedliwy po żydowsku tzadik oznacza człowieka, który boi się Boga, wypełnia we wszystkim Jego wolę. Ale Józefowi zawalił się nagle świat pod nogami. Pewnie tak jak po ludzku, każdy mężczyzna, młodzieniec cieszy się na myśl o założeniu rodziny. Tak i on się cieszył. Znalazł wspaniałą dziewczynę. Już byli ze sobą posłowie, co w żydowskiej kulturze oznacza prawie małżeństwem. Nie wolno było złamać tego słowa. Tak jak nie wolno było złamać słowa przysięgi małżeńskiej. Maryja obiecała, że będzie go kochać, że razem założą rodzinę. Już mieli zamieszkać nawet razem, ale czekali, aż się wypełnią dni. Tymczasem albo Maryja sama to powiedziała, albo Józef zauważył. Maryja była w stanie błogosławionym. Co to znaczy dla mężczyzny, możemy to sobie tylko wyobrazić. Ogromny lęk przed tym, że zostało się odrzuconym, zlekceważonym i wzgardzonym. Lęk przed tym, że trzeba będzie zupełnie zmienić życie. Co odczuwał Józef, tego nie wiemy. Pismo Święte tego nie mówi. Ale na pewno mówi o tym, że chciał zachować się sprawiedliwie. Miłość do Maryi i miłość do Boga, choć trudna w tym wypadku, skłoniła go do tego, żeby sprawę załatwić, jak najlepiej przystało na człowieka wierzącego. W takiej sytuacji żydowskie prawo zostawiało dwie możliwości. Kiedy Józef doszedł do przekonania, że Maryja spodziewa się dziecka i wiedział, że to dziecko nie jest jego ojcostwa, mógł powiadomić o tym wspólnotę wyznawców, zgłaszając, że obiecana mu wybranka okazała się niewierną. W ten sposób czekała Maryję surowa kara. W starożytności nawet takie niewiasty kamienowano. Natomiast była też druga sposobność. Pozostawiała mężczyźnie, że zadecyduje, iż nie będzie żenił się z tą kobietą, ale nie chce dla niej kary. Całą odpowiedzialność za wszystko, co zaszło, bierze na siebie, choć nie on jest temu winien. I Józef wybrał to rozwiązanie. Miłość do Maryi, do Pana Boga, przezwyciężyła w nim jego męską dumę, a także ogromną ranę, którą odczuwał na pewno. Potrzebował więc pociechy, wyjaśnienia. On też, jak Maryja, lękał się o to, co przyniesie jutro. I podobnie jak w przypadku Maryi, i do niego Bóg posyła anioła. Anioł przychodzi i uspokaja go. Najpierw mówi to, co najważniejsze. Maryja nie jest niewierna. To, co się w niej poczęło, jest tak, jak mówi. Z przyczyny Bożej została ocieniona łaską i mocą Ducha Świętego, a w związku z tym potrzebuje pomocy. I Bóg wybiera właśnie jego, Józefa, po to, by otoczył swoją pomocą matkę Maryję i mającego zrodzić się z niej Mesjasza. Bóg tak zaufał Józefowi,
że nawet pozwolił, by był przez ludzi nazywany Ojcem Jezusa. Ta piękna historia uczy nas bardzo wielu rzeczy. Najpierw tego, że Bóg do tego, by czynić dobro, potrzebuje człowieka. Potrzebuje jego dobrej woli. Potrzebuje niekiedy nawet jego lęku i cierpienia, żeby wyprowadzić większe rzeczy, żeby dokonać rzeczy, które o ludzkich siłach byłoby niemożliwym zrealizować i wypełnić. Dzisiaj, tak jak w czasie Józefa i Maryi, Bóg też prosi człowieka o pomoc w zbawieniu innych, bo to jest dla Pana Boga najważniejsze zadanie. I tu znów Kościół Święty przypomina nam o naszej roli. Nie bójmy się być takim Józefem, zwłaszcza w roku, który przez najbliższe miesiące będzie upływał pod znakiem jego opieki, bo to rok świętego Józefa. Otóż każdy z nas, bez względu na to, kim jest, bardzo często czuje w swoim sercu takie podszepty anioła. Okaż się pomocnym, wspomóż drugiego słowem, czynem, odwagą. Dodaj komuś otuchy, nie zostawiaj go samego. Nie patrz na swoje szczęście, dobro czy wygodę. Wspomóż tego człowieka, bo nie ma nikogo, kto by go otoczył opieką. Z tej sceny dzisiejszej Ewangelii Matka Najświętsza, choć Pismo Święte tego nie mówi, na pewno Boga prosiła o to. Boże, nie zostawiaj mnie samej. I rzeczywiście tak się dzieje. Staje przy niej jej wybraniec, Józef. I choć musi wiele wycierpieć, zresztą tak jak i ona, to jednak dopełnia misji, którą Bóg mu zleca. Dzisiaj więc, patrząc na świętego Józefa, każdy niech uczyni rachunek sumienia z tych dobrych intencji, które codziennie nawiedzają nasz umysł i serce. Jak często słuchamy ich, a jak często usprawiedliwiamy się natłokiem zajęć, własnymi potrzebami, brakiem materialnych, duchowych czy jakichś innych środków. Zawsze można znaleźć usprawiedliwienie dla swojej miłości własnej. Józef nie kierował się tym, co jemu było miłe i wygodne. Postanowił słuchać Bożego nakazu, ale jeszcze bardziej był wierny miłości do swojej wybranej. Ta piękna scena uczy nas też ogromnego szacunku do ludzkiej miłości. Ileż dzisiaj potrzeba zmiany w relacjach małżeńskich, narzeczeńskich, rodzicielskich, w naszych rodzinach. Jak rzadko, niestety, choć każdemu Bóg daje taką samą łaskę miłości, jak Maryi i Józefowi. To prowadzi rzeczywiście do wzajemnego szacunku i oddania. Ileż ran zadają sobie małżonkowie. Jak często myślą bardziej o sobie samych, aniżeli o tych, którym ślubowali miłość, uczciwość i wierność małżeńską. Ileż cierpi z tego powodu, że miłość, jak kiedyś krzyczał święty Franciszek, nie jest kochana, i ta Boża, i ta ludzka. Ileż zdrad, niewierności, ile egoizmu. Jak bardzo ten piękny obraz Józefa, który po ludzku sądząc zostaje wystawiony na wielką próbę, wielu mężczyzn nie zdałoby tego egzaminu. Pozostaje wierny. Nie szuka siebie. Szuka dobra swojej ukochanej. I to samo odnosi się do Maryi. Pismo Święte nie mówi, co powiedziała świętemu Józefowi. Ale jest wiadome, że na pewno chciała dla niego szczęścia.
dzisiejsza Ewangelia i te święta tak bardzo rodzinne znów są wyzwaniem po to, żeby pomyśleć o własnej relacji do męża, do żony, do dzieci, do rodziców. Mamy tutaj tyle do zrobienia. Jak bardzo nas zawstydza święty Józef z dzisiejszej Ewangelii. Jakim pięknym jest wzorem dla każdego z nas. Wzorem w miłości, wymagającej, ale przez to takiej pięknej. Tego właśnie chce nauczyć nas dzisiaj Kościół za pośrednictwem tego pięknego przykładu świętego Józefa. A to, że potrzebujemy drugiego, że człowiekowi na ziemi jest bardzo trudno samemu. I to, że nawet Bóg potrzebuje ludzi, by czynić dobro. Znów można się o tym przekonać, kiedy popatrzy się na przywoływaną postać Jana Pawła II, przywoływaną podczas tych naszych rekolekcyjnych rozważań. Bóg mógłby sam działać cuda, ale nie czyni tego. Jezus zdziałał wiele znaków, ale dzieje apostolskie potem mówią, że apostołowie Jego mocą, zgodnie z Jego wolą, działali znaki nawet większe. Dzisiaj również Pan potrafi czynić cuda, kiedy znajduje w swoich rękach odpowiednie narzędzie, a tym narzędziem może być każdy człowiek. Słuchając o tym, jak takim narzędziem mocy Bożej był Jan Paweł II, pomyślę o samym sobie. Tyle razy Bóg codziennie puka do mojego serca, prosząc, bym zechciał pozwolić się użyć w cudzysłowie do czynienia dobra przez Niego. Niech te znaki, o których za chwileczkę usłyszymy, będą dla nas zachętą, że tak jak przez papieża, również i przez nas samych, Bóg może działać wielkie dzieła dla nas samych i dla innych. Podobno wiele osób składa teraz świadectwa o uzdrowienia za przyczyną Jana Pawła II. W wielu przypadkach mówiło się o uzdrowieniu za jego sprawą już za jego życia. Pamiętam, wspomina pan Arturo Mari, na przykład pewną Angielkę chorą na raka, która przed śmiercią chciała się spotkać z papieżem. Ta kobieta miała przed sobą niewiele godzin życia. Przetransportowano ją wojskowym samolotem brytyjskim na lotnisko w Ciampino w Rzymie, a następnie karetką zawieziono na audiencję z Janem Pawłem II. Papież został uprzedzony o jej obecności, więc kiedy tylko wszedł do auli i przywitał się z gośćmi, podszedł od razu do niej. Pamiętam, że po angielsku powiedział do niej to, co zazwyczaj, czyli pomódlmy się razem. Pamiętam, że modlili się, a potem pogłaskał ją i pobłogosławił. Ta kobieta była umierająca. Wszyscy to widzieli. Ja myślałem nawet, że nie przeżyje podróży powrotnej. A jednak wróciła do domu. A nazajutrz wstała z łóżka, zaczęła jeść i chodzić jak gdyby nigdy nic. Później otworzyła w Londynie ośrodek do walki z rakiem. Oczywiście ja uczestniczyłem w takich sytuacjach wyłącznie w chwili, gdy chorzy spotykali się z Ojcem Świętym. Nie przyglądałem się im później. Nie obserwowałem na przykład tej kobiety z Londynu, kiedy wstawała z łóżka. Słyszałem o wielu podobnych przypadkach, ale nie muszę szukać przykładów, które znam z drugiej ręki. Mam przykład we własnej rodzinie, który znam od początku w całym jego przebiegu. Moja żona Corina pochodzi z Ekwadoru. Ma siostrę, która tam mieszka. Lecz przez długi czas mieszkała w Rzymie, ponieważ jej mąż był tutaj attaché wojskowym przy ambasadzie. Jest to rodzina bardzo wierząca. Wszyscy razem chodzili regularnie również na audiencję do Ojca Świętego.
Kiedy zakończyła się misja dyplomatyczna męża, wrócili do Ekwadoru i 3 miesiące później dowiedzieliśmy się niestety, że siostra Coriny Mesita zachorowała. Zachorowała ciężko, że jest chora na raka. Zapytaliśmy, czy możemy być jakoś pomocni. Poprosiłem nawet o wyniki analiz, by pokazać je znajomym specjalistom w Rzymie. Kiedy dostałem te wyniki i pokazałem je profesorom, oni zgodnie powiedzieli: niestety, my w tej sytuacji jesteśmy już bezsilni. Przerzuty były rozsiane po całym organizmie, a szczegółem, który najbardziej przykuł ich uwagę, był kolor szpiku, określany jako palona kawa, bo był prawie czarny. Lekarz, któremu ufam, wyznał, że na podstawie jego doświadczenia i wykształcenia tej kobiecie może pozostawać najwyżej od 15 do 30 dni życia. Zasugerowałem więc mojej żonie, żeby kupiła bilet i poleciała do siostry, by jej towarzyszyć w ostatnich dniach. By pomóc Mesicie i mężowi i synom, Corina postanowiła lecieć natychmiast, lecz przed odlotem zapytała, czy byłoby możliwe zawieźć Mesicie jakiś przedmiot, który należał do papieża. Przekazałem jej prośbę księdzu Mietkowi i niebawem otrzymałem chusteczkę Ojca Świętego oraz różaniec, który zawsze trzymał w kieszeni. Powiedziałem żonie: weź, to prezent od papieża. Połóż chusteczkę na piersi Mesity i poproś, żeby odmawiała ten różaniec. Poleciała. Zrobiła to, o co prosiłem. I po jakimś czasie nowe analizy wykazały, że choroba cofnęła się, a szpik znów przybrał normalną barwę. A niezależnie od wyników nowych analiz, siostra Corina odzyskała siły i znowu zaczęła chodzić. W tej chwili, chodzi o chwilę pisania tego świadectwa, minęło już 9 miesięcy. Oto fakty, o których mogę zaświadczyć. Nic więcej nie mogę dodać. Nie mogę powiedzieć, że jest to cud, ponieważ to do mnie nie należy. Ja mogę jedynie opowiedzieć o tym, co się wydarzyło, i wierzyć, że Jan Paweł II był świętym, który chodził po ziemi. Ta historia, a nade wszystko Boże Słowo, Słowo Jezusa, mówi, że Bóg jest gotowy codziennie ukazywać swoją wielką moc i miłosierdzie. A jedyną rzeczą, która czyni nawet niemożliwym Jego łaskę, jest ludzka niewiara, obojętność i niewdzięczność. Dzisiaj, patrząc na świętego Józefa, na Maryję, na Jana Pawła II, niech każdy z nas uczyni rachunek sumienia, bo być może również nasza niewiara, obojętność i nieufność sprawiły, że Boże cuda nie dokonywały się w tej czy innej sytuacji. Boże Narodzenie, które będziemy za moment obchodzić, też jest wielkim znakiem Bożej łaski, prawdziwym cudem. Ale i wtedy w Betlejem, i aż do dzisiaj, tak niewielu ludzi to zauważa. Każdy cud jest możliwy, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego. Kiedy człowiek odpowie na łaskę Boga wiarą. I to jest zadanie na te ostatnie dni adwentowe dla nas i dla tych, którym opowiemy o tym, co dzisiaj słyszeliśmy.